Około godziny 6.40 w okolicy miejscowości, Bityń w powiecie międzyrzeckim, kierujący Fordem Fokusem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn, zjechał na lewy pas jezdni i zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym typu Skania. Niestety w wyniku tego zdarzenia na miejscu zginął kierujący tym pojazdem 53-letni mężczyzna oraz 20-letnia pasażerka. Do kolejnego zdarzenia doszło na 86 km, czyli 5 km przed zdarzeniem, o którym wcześniej wspomniałem. Tam kierujący pojazdem osobowym marki Renault Laguna w analogiczny sposób i z nieustalonych, jak dotąd jeszcze szczegółowo, przyczyn zjechał na lewy pas i również się zderzył z samochodem ciężarowym typu skania. Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu. Pamiętajmy też o tym, że na tym szlaku komunikacyjnym, jak już wcześniej wspomniałem, jest bardzo dużo natężenia ruchu. Dlatego my jako kierowcy też musimy w jakiś odpowiedni sposób to, na to reagować. Dlatego pamiętajmy, że oprócz trzeźwości w, stanie, w ujęciu fizjologicznym równie ważna jest trzeźwość umysłu. Pamiętajmy, że nawet przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, która jest opisana bardzo szczegółowo w ustawie o ruchu drogowym, oraz także w innych ustawach posiłkowych musimy mieć również wiedzę na temat tego, że Niekoniecznie od nas zależy bezpieczeństwo na ruchu drogowym. Musimy po prostu przewidywać to, co robią inni kierowcy. Robi się coraz cieplej, czy to sprawia, że jeździmy mniej ostrożnie? No na pewno niektórzy kierowcy mogą zinterpretować to w ten sposób, że jeżeli są dobre warunki pogodowe, jeżeli nie pada, jeżeli jezdnia nie jest wilgotna, to znaczy, że musi być przyczepna. No i wówczas na pewno są coraz bardziej śmieli, coraz częściej nie sięgają nogi z gazu, coraz częściej podejmują manewry wyprzedzania, a przypominam, że na tych szlakach komunikacyjnych, jak krowa dwójka, trójka oraz druga krajowa numer 22, a także wiele innych dróg wojewódzkich z naszego województwa. Jest bardzo obciążona ruchem. Są to trasy tranzytowe na Pomorze, do, też na do granicy zachodniej i wyprzedzanie jednego czy dwóch pojazdów zazwyczaj nic nie daje, bo to są zwarte kolumny samochodów i na pewno nie, nie przyspieszymy i nie skrócimy czasu swojej podróży.